Dzisiaj kilka słów na temat troszeczkę może nieznanej historii Habsburgów i na temat wspaniałej kobiety Marii Krystyny Habsburg, która urodziła się w Polsce i do końca życia czuła się Polką, choć tak naprawdę przez pół wieku jej ojczyzna, czyli Polska, w ogóle nie chciała jej widzieć na oczy. Habsburgowie oczywiście są najbardziej wpływową dynastią w Europie. I swego czasu również osiedlili się i mieli swoje dobra na terenie Śląska Austriackiego, czyli między innymi w Żywcu. Maria Krystyna uwielbiała opowiadać o swoim dziadku. Arcyksiąże Karol Stefan Habsburg Lotaryński przeprowadził się z rodziną do Żywca ponad 100 lat temu. Był admirałem floty austriackiej, kochał morze, kochał świat. Miał przepiękny pałac w Poli koło Triestu, gdzie mieszkał z żoną i pięciorgiem dzieci. I w wieku 35 lat otrzymał jeszcze w spadku po stryju Albrechcie Fryderyku Habsburgu dobra żywieckie. To było ponad 46 tysięcy hektarów ziemi. Największym dziedzictwem był tak naprawdę arcyksiążęcy Browar, który był budowany przez stryja. No i wtedy, już w tamtych czasach, bardzo dobrze on prosperował. Kiedy arcyksiąże Karol Stefan przyjechał do Żywca, ujęły go tak naprawdę tutejsze krajobrazy, polska kultura, uparcie uczył się i używał języka polskiego, szczególnie w obecności Prusaków. Tak można między innymi przeczytać w listach, które do tej pory się zachowały. Jego dzieci również musiały zacząć uczyć się zarówno języka, jak i historii Polski. Dziadek Marii Krystyny był człowiekiem o szerokich horyzontach i szybko zyskał sympatię polskich arystokratów. Żadna wystawa czy żaden spektakl w dawnej Galicji nie odbywał się praktycznie bez jego udziału. Przed I wojną światową do Zamku Żywieckiego przyjeżdżali Antoni Madejski, Teodor Axentowicz, Wojciech Kossak, Julian Fałat, Antoni Pochwalski i ich dzieła zdobiły wnętrze posiadłości Habsburga. Karol Stefan kochał również polską muzykę, szczególnie Chopina. Był podobno znakomitym interpretatorem dzieł tego kompozytora. Jego asymilacja z Polakami jest dzisiaj różnie oceniana oczywiście przez historyków. Jedni uważają, że robił to interesownie, oczekując korony polskiej w 1916 roku, kiedy na mocy paktu dwóch cesarzy, Franciszka Józefa Habsburga i Wilhelma II, planowano w Polsce przywrócić monarchię. Inni nie widzą interesowności i podkreślają gesty, które uczynił dla instytucji społecznych oraz naukowych, przekazując im część swoich dóbr. Tak naprawdę największą darowizną było przekazanie ponad 10 tysięcy hektarów lasu dla Polskiej Akademii Umiejętności. W okresie dwudziestolecia międzywojennego Habsburg poprosił o polskie obywatelstwo dla rodziny. No i Maria Krystyna, o której chciałem powiedzieć parę słów, urodziła się 8 grudnia 1923 roku w Żywcu i była pierwszą Habsburżanką z polskim obywatelstwem. Jej matką chrzestną została królowa Hiszpanii, siostra arcyksięcia Karola Stefana i to po niej otrzymała właśnie imiona. Ojciec Marii Krystyny to Karol Olbracht Habsburg, urodził się we Włoszech, ale praktycznie wychowywał się w Żywcu. Matka Alicja Elżbieta Ankarcona pochodziła tak naprawdę ze szwedzkiej wpływowej arystokracji i po raz pierwszy Alicja przyjechała do Polski za namową pierwszego męża, hrabiego Ludwika Badeniego, który był dziedzicem dóbr we wschodniej Galicji. Oczywiście zakochała się wtedy w Polsce. Po śmierci męża, z którym miała jednego syna, Kazimierza Badeniego, znanego dziś jako ojciec Joachim, który tak na marginesie zmarł w 2010 roku w opinii świętości, wyjechała do Wiednia, no i tam poznała Karola Olbrachta Habsburga. Maria Krystyna była drugim dzieckiem Alicji Elżbiety i Karola Olbrachta. Jako księżniczka dorastała w otwartym, wielokulturowym domu. Biegle władała kilkoma językami. Razem ze starszym o rok bratem Karolem Stefanem codziennie popołudniami spacerowali po parku i odbywali konwersacje w języku angielskim. Taki zwyczaj był wpisany w regulamin ich wychowania, w którym każda czynność była określana co do minuty. Poza tym uczono ich łaciny, francuskiego i niemieckiego. Maria Krystyna bardzo dobrze znała historię Polski, znała ludzi, którzy ją tworzyli, a w tym wszystkim w jakiś taki przedziwny sposób została jej przekazana, prawdopodobnie jak i jej rodzeństwu, miłość do kraju, w którym się wychowywała.
Kiedy wybuchła II wojna światowa, miała 16 lat, przebywała wtedy z siostrą w Warszawie. Zapamiętała sceny paniki na ulicach, później próbowali z ojcem uciekać na wschód, gdzie pałac miał również Kazimierz Badeni, ale tam zbliżali się Sowieci i gdy wrócili do Żywca, Gestapo próbowało zmusić jej ojca do podpisania Volkslisty. Odmówił i trafił do jednoosobowej celi bez wyroku w cieszyńskim więzieniu. Maria Krystyna do końca życia wspominała dzień, w którym ojciec w eskorcie niemieckich żołnierzy przyszedł do jej pokoju, by się pożegnać. Himmler nazwał go osobistym więźniem, kazał go katować i łamać psychicznie. Przez kilka miesięcy był bity podczas każdego przesłuchania. Te wszystkie tortury, jakich doznał, wywołały paraliż ciała i utratę wzroku. Na polecenie Adolfa Hitlera został im odebrany majątek w Żywcu. Naziści na ich oczach wywozili z zamku wszystkie dzieła sztuki zebrane przez dziadka i ojca, meble oraz 600 kilo srebrnej zastawy stołowej. Tak jak opowiadała Maria Krystyna, sam marszałek Göring, bliski współpracownik Adolfa Hitlera, nazwany miłośnikiem sztuki, nadzorował przejmowanie zbiorów jej dziadków i rodziców. Na jego polecenie do ich posiadłości przyjechał oficer, który był historykiem sztuki i doskonale orientował się w wartości wiszących na ścianach obrazów. Nastoletnia księżniczka patrzyła, jak Gestapo przyklejało pieczątki na drzwiach z napisem „Tajna policja w Katowicach”. Matkę przetrzymywano w jednej części zamku i była pilnowana przez Gestapo, a nastoletnia Maria Krystyna i 8-letnia Renata Maria otrzymały tak zwane opiekunki, które nazywały się gestapówkami. Księżniczka Maria Krystyna była temperamentną osobą i ostentacyjnie używała przed nazistami języka polskiego, powtarzając im, że jest Polką. Kiedy oficer niemiecki przekazał jej ojcu w więzieniu wiadomość o zachowaniu córki, arcyksiąże odpowiedział, że postawa Marii Krystyny to dla niego komplement. Postawa jego żony również była nieugięta. Interesował się nią sam marszałek Göring i kazał ją szantażować oraz zmuszać do opuszczenia Polski. I w jego imieniu rozmowy z arcyksiężną prowadził szef Gestapo Schwein, którego, jak wspomniała niejednokrotnie Maria Krystyna, nawet podwładni nazywali Schwein, czyli po prostu świnia. W raportach Gestapo zapisano, że postawa rodziny arcyksiążęcej demoralizuje mieszkańców Żywca. Próbowali ich skompromitować, wysiedlając z zamku i przewożąc do zrujnowanego domu w Wiśle. No ale mieszkańcy Żywca nie zostawili ich tam samych. Górskimi szlakami nocą przynosili im jedzenie. Tymi samymi szlakami do matki Marii Krystyny docierali również łącznicy AK, dla których robiła nasłuchy i tłumaczyła przemówienia z londyńskiej radiostacji. Gestapo długo tak naprawdę o niczym nie wiedziało, ale kiedy się dowiedziało, cała rodzina trafiła do obozu w Turyngii. Naziści grozili, że zaczną ścigać również ich dwóch synów, czyli Kazimierza, przyrodniego brata Marii Krystyny, oraz Karola, starszego od niej o rok. Nie wiadomo, jak naziści chcieli spełnić tą groźbę, bo obaj służyli w Wojsku Polskim. No, Karol w dywizji generała Stanisława Maczka, natomiast Kazimierz walczył pod Narwikiem, a potem w 1942 roku został sekretarzem polskiej misji w Gibraltarze. Na zakończenie wojny rodzice Marii Krystyny trafili do obozu dla bezdomnych, a ona z siostrą przebywała u krewnych w Wiedniu. Habsburgowie próbowali wrócić do Żywca, ale władze PRL zabroniły im tam przyjeżdżać. Maria Krystyna razem z matką i młodszą Renatą, siostrą Renatą, zamieszkały w Krakowie na plebanii u znajomego proboszcza. Zaczęła studiować medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim i była bardzo dobrą studentką, jednak po przewrocie stalinowskim każdy student musiał wypełnić kartę o przynależności klasowej. Maria Krystyna w rubryce pochodzenia napisała drukowanymi literami Habsburg. Po tym zdarzeniu jej sytuacja na studiach już nie była taka łatwa. W 1951 roku w Sztokholmie w rodzinnej posiadłości Ankarkonów zmarł Karol Olbracht Habsburg. Wtedy to właśnie Habsburżanki otrzymały od władzy ludowej paszport na wyjazd z Polski bezpowrotny i obie siostry najpierw musiały się nauczyć języka szwedzkiego, a później znaleźć tam na terenie Szwecji posady. Maria Krystyna została sekretarką dwóch profesorów medycyny, znając biegle 6 języków, przygotowywała materiały naukowe do międzynarodowych konferencji. Jej kariera zaczęła nabierać rozpędu, kiedy nagle postanowiła wstąpić do klasztoru sióstr misjonarek lekarek w Irlandii, ale w tym samym czasie wykryto u niej chorobę płuc i z powodu słabego stanu zdrowia nie została przyjęta do zakonu. Wyjechała na lecznik do Szwajcarii i w tym kraju mieszkała praktycznie do 2001 roku.
podczas pobytu za granicą nie przyjęła żadnego obywatelstwa, mówiła, że jest bezpaństwowcem. W 2001 roku Maria Krystyna Habsburg przyjechała do Żywca na zaproszenie lokalnych władz i otrzymała paszport Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszkała w apartamencie w Nowym Zamku, stała się mecenasem wielu inicjatyw społecznych oraz kulturalnych, była damą maltańską, honorową obywatelką miasta Żywiec, no a parę lat temu została też oznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Mieszkańcy Żywca i nie tylko wpadali do niej często na herbatę, słuchając chętnie opowieści o ludziach, których dwa systemy totalitarne próbowały wymazać z pamięci. Kiedy wróciła do Żywca, była jeszcze osobą pełnosprawną, przychodziła codziennie do kościoła i nadal siadała w bocznej ławce. Zaprzyjaźniła się z paniami ze Stowarzyszenia Świętego Wincentego a Paulo, które mówiły o sobie, że są moherkami. Maria Krystyna zapraszała je do siebie na herbaty i pogawędki. Dopiero od 2006 roku, kiedy złamała kość udową, jej sprawność została ograniczona i trafiła na wózek inwalidzki. Krótko po tym złamała drugą nogę. No i nierozłączne od tej pory z nią były panie z opieki społecznej, dzięki którym mogła jeździć m.in. na spacery do parku. Znała tam praktycznie każde drzewo, czasem zdradzała, kiedy zostały posadzone. Mieszkańcy często kłaniali się i mówili dzień dobry księżno, a Maria Krystyna Habsburg opowiadała podobno najczęściej cześć. I w ostatnich tygodniach życia bardzo często prosiła, żeby panie wyprowadzały ją na wózku do parku. Uwielbiała spotykać tam dzieci, żartować z tymi dziećmi. Często wspominała przedszkolaka, który rozbawił ją kiedyś pytaniem, gdzie ma pani koronę? I ona zawsze odpowiadała, zamknęła w kufrze. Zmarła niespodziewanie, odmawiając poranny różaniec. Kiedy wynoszono trumnę z pałacu, grupa 50 przedszkolaków przyszła ją pożegnać.